Cykl, sierżant, karbolek i porucznik Fidybus. Jeremi Boszkowski. za morderce. Czyta Jacek. Spis osób. Witalis Kluskwiejko, redaktor naczelny miesięcznika zew nauki. o sobie. Adam Aorys, jego wice, szyja, która głową kręci. Joanna Rzeberkowiecka, redaktor techniczny, typ zalotna przewodnicząca ZMS. Bunia Węgosz, sekretarka, maszynistka i dział listów w jednej mocno roztrzepanej Alina Ćwierciakiewiczówna, dział humanistyczny, osoba cyniczna. Maciej Świerzop, obiecujący młody poeta, który przez pomyłkę losu spełnia rolę sekretarza redakcji ZEW Napoleon Gnyś. Genialny Matematyk, Dział Nauk Ścisłych. Bolocynk, Młody Człowiek o bujnej wyobraźni na etacie gońca. Jan Wirus, Redaktor Naczelny Dwutygodnika Czynów Stal. Gloria Przeciek, Sekretarz Redakcji, wulkan Pracowitości. Józio Wizdek, Beztroski Młody Człowiek po Czterdziestce, Samotny Wdowiec z Dzieckiem, Redaktor Techniczny. Kazio Gronkowiec, zwany inaczej Kazio Uwodziciel, żurnalista o wybitnej urodzie. Justyna Palisander, wzór sekretarek, zatrudniona, niestety, tylko w czynów stali. Felicja Gwizdek, dwunastoletnia córka Józia, ziółko. Maria Kluskwijko, nieodpowiednia młoda żona Witalisa. Patrycja Faleńska, piękna nieznajoma. Ksiądz przeogromny, postać skromna, ale dysponująca wielkimi możliwościami. Porucznik Karbolek, młoda kadra oficerska EMO z wyższym wykształceniem. Sierżant Fidybus, stara kadra bez żadnego wykształcenia i bez poczucia obowiązku, ale z nosem. Uporczywy terkot budzika docierał do najciemniejszych kątów pokoju. Felicja wsadziła głowę pod poduszkę, zatkała uszy, ale budzik nadal był górą. Tylko tanie miał długie. Tato wrzasnęła wreszcie. Przecież on dzwoni. Zauważyłem. Spod okna ledwo dał się słyszeć stłumiony głos. Widocznie ojciec też hołdował strusiej metodzie i usiłował przetrwać z głową pod poduszką. Ale chyba kiedyś przestanie. Tato. On nie ma przestać, on ma cię obudzić. Dziś nie na mnie dzwoni, tylko na ciebie. Masz łamanie, nie zasypiaj znowu, bo cielunę wodą. Nie, tylko nie to, wrzasnął Józio i jednym susem znalazł się w łazience, a Felicja z konewką w ręku została na środku pokoju. Wkrótce za szklanymi drzwiami dały się słyszeć wesołe pogwizdywania i chlupot wody. Wobec tego dziewczyna wzięła ze stołu cukierek, książkę do czytania i znów wlazła pod kołdrę. Do szkoły, krzyknął Józio, wciągając w biegu sweter, przecież dziś idziesz rano. Coś ci się pomieszało, odparło z niewinną miną dziecko. We wtorki i piątki zawsze chodzę na jedenastą. Józio nie oponował. Zdawało mu się, co prawda, że ilekroć w drukarni jest łamanie, jego córka ma mniej lekcji niż zazwyczaj, chodzi na inne godziny, a wraca ze szkoły późnym wieczorem, ale nie miał czasu się nad tym zastanowić. Dotkliwy swąd rozszedł się po całym mieszkaniu. Józio z żyletką rzucił się ratować mleko. Wyprowadź psa, nie spóźnij się do szkoły, przynieś klucz, krzyknął i wybiegł, zapomniawszy o śniadaniu. Wciągnął już za drzwiami płaszcz, zgubił pasek i popędził na postój taksówek, przydeptując sznurowadła. W domu zapanowała atmosfera odprężenia. Z kąta wylazł olbrzymi żółty mastif, zwany pilulką, i wsadził nos do kubeczka z mlekiem. Nie rusz, kretynie. Mordę sparzysz, wrzasnęła felicja. Nie mówiąc już o tym, że dla ciebie to jest nic, a dla mnie śniadanie. Pies przyznał jej rację, bo odstąpił od mleka, za to legł niczym rejtan przy drzwiczkach lodówki i zaczął pojękiwać. Dobra, dobra, ale mnie tu dopuść. No, nastąp się, ty neandertalu. Odepchnęła psa, wyciągnęła z lodówki wszystko, co nie wymagało gotowania i rozłożyła na podłodze. Pilulka objawiał żywe zainteresowanie. Tu są bułki. Dla ciebie duża, dla mnie mała. Tu salceson. Wygląda na śmierdzący, będzie dla ciebie. Poczekaj, zrobię ci kanapkę. Tu czekolada. Ty miałeś salceson, to ja wezmę czekoladę. Tu sałata i rzotkiewki. Możemy się podzielić. To byłoby tyle. Poczekaj. Co, już zjadłeś. Przełożyła kajzerkę czekoladą, postawiła obok łóżka kubek z mlekiem. Włączyła na cały regulator rokową płytę, nakryła się kołdrą i zaczęła czytać psychologię wieku dojrzewania. Pilulka przez chwilę jeszcze czekał obok lodówki, ale szybko zrozumiał, że śniadanie skończone i jeśli było niewystarczające, to głód należy przespać. Wczołgał się najdelikatniej, jak umiał, w nogi łóżka, ułożył uciaśniutko przy ścianie i zaczął pochrapywać. Lekcje w szkole już się dawno zaczęły. Kukułka wykukała w pół do dziesiątej. Felicja z rozkoszą wyciągnęła się na łóżku. Takie dni zdarzały się dwa razy w miesiącu. Normalnie ojciec do dziesiątej siedział w domu i o żadnych porannych wylegiwaniach nie było mowy. Był dziennikarzem i miał, niestety, nienormowany czas pracy. Natomiast te dwa dni łamania były dniami radości i triumfu Felicji. Przed ósmą musiał być w drukarni znajdującej się na drugim końcu miasta. Nieprzyzwyczajony do wczesnego wstawania znosił to fatalnie. Wtedy wszystko można mu było wmówić na wszystko się zgadzał, do wszystkiego się przyznawał. A więc pomyślała Felicja można by dziś w ogóle nie pójść do szkoły. Można by z psem do zielonki albo do powsina, potem na obiad, potem do kina. A potem to już on może wrócić. Więc trzeba będzie udawać jakąś chorobę i zażądać zwolnienia w dzienniczku. Wróci zmordowany, trochę podmuchą, jak zwykle z drukarni, i podpisze. Wszystko podpisze. Nawet cyrograf. Około jedenastej niskie, jesienne słońce zajrzało w okna. Pilulka wstał i potężnym ziewnięciem zaznaczył, że warto by się przejść. Wybrali się do drukarni piechotą. Pora była stosowna, droga daleka, ale przyjemna. Zeszli na moment nad Wisłę. Pusto było, tylko wędkarze tkwili na swoich stanowiskach, a potwornie brudny, wysmolony bocian, dla jednych Wojtek, dla innych Maciek, przechadzał się w oczekiwaniu na dary. Tych koluchów małych to nie bierze, powiedział jakiś staruszek w huszatce. Mądry jest. Tych, co na przynętę. Podtrzymała uprzejmie rozmowę Felicja. Może go Ach, Aha, miałem wczoraj kilka, co mi posnęły, to porozrzucał dziobem, pogrzebał i nie wziął ani jednego. A przecież dobre były, rozżalił się, ani śmierdzące, ani co. Teraz takie czasy, że nie można wybrzydzać. Ale weź takiemu wytłumacz. A co z nim będzie, jak przyjdzie zima? Dlaczego nie odleciał? On nigdy nie odlatuje, stwierdził wędkarz z dumą. Na zimę leci do elektrociepłowni. Pod siekierki. Ty uważaj, bo mu oczy w dziobie. Istotnie, między psem a bocianem rysował się konflikt. Pilulka na przygiętych łapach obchodził ptaka dookoła, ten zaś obracał się tylko wokół własnej osi i trzymał dziób w pogotowiu. Zawsze to samo. Dziewczynka założyła psu smycz i pociągnęła go w stronę ulicy. Ile razy go spotkasz, myślisz, że to kura. A to jest, proszę ciebie, ptak niejadalny. Chodź na obiad. Przejechali cztery przystanki tramwajem oczywiście na gapę, a za tramwajowe pieniądze kupili sobie dwa lizaki na patykach, które pilulka bardzo lubił. To też nie umieszkał skonsumować swego razem z drewienkiem. Śmietnik jesteś. Przedwczoraj zjadłeś pudełko zapałek, wczoraj skarpetkę i zaproszenie na wernisarz, a dziś patyk od lizaka. Masz czym zapalić, coś na podpałkę, a teraz pewno chciałbyś trochę materiału wybuchowego, żeby było śmiesznie? Pies na słowo chciałbyś zamerdał całą tylną połową cielska i znacząco wciągnął w nozdrza luby zapach unoszący się z pobliskiej jedłodajni trzeciej kategorii. Poczekaj, już niedługo. Zaraz tata na chwilę wyjdzie. Pójdziemy sobie do knajpy, pojemy, popijemy i jak nam czasu starczy, to sobie na przykład pojedziemy do lasu. W progu drukarni stwierdziła ze smutkiem, że to nie będzie zaraz. Gloria przeciek z rozwianym włosem szastała się między dwoma stolikami. Na jednym piętrzyły się zwitki szpalt, na drugim maszynopisy. Dobrze, że jesteś? krzyknęła na widok Felicji. Pomóż mi rozkładać. Osobno te czarne, osobno te fioletowe na grubszym papierze. O, te. Znaczy ty po na osobne kubki? Ale my jesteśmy głodni. Gloria nie zwróciła uwagi ani na fachowe określenia, jakimi posługiwała się Felicja, ani na to, że głodne dziecko przyszło tu zapewne w innym celu niż segregowanie pomieszanych szpalt. Pospiesz się, burknęła tylko, skupiwszy się na maszynopisach, którym pewnie też czegoś brakowało, ale Felicja nie była tego ciekawa. Jak zdejmą z maszyn, to koniec. Zew przyniósł do skład. Wyobrażasz sobie, Dzisiaj bezczelna banda chwyciła maszynopisy i znikła za drzwiami do maszyn. Felicja poukładała szpalty, zjadła walającego się między nimi Iresa, zobaczyła w przelocie ojca, który wpadł w te same drzwi, za którymi przed chwilą zniknęła Gloria. Zanim wypadł, zdążył jeszcze zawołać wesoło: Już jesteś. To wspaniale. Zaraz lecimy za obiad. Przemknął i więcej się nie pokazał. Zapach drukarskiej farby działał słońco na żołądek. Pilulka ułożył się w poprzek przez całą długość korytarzyka w pozycji na pewno najwygodniejszej dla siebie, ale grożącej katastrofą chłopakowi, który biegł ze składem i omal nie wywinął kozła. Ty wiesz, co by było, gdybym wleciał na tego sukinsyna? Ty wiesz, jakie by było zbieranie? Chłopak stanął z groźną miną nad Felicją i zamierzał oprzeć kasztę na stoliku. Wtedy miałby ręce wolne. A kto by potem złożył? Ty? Jak ja tego bydlaka jeszcze raz tu zobaczę? To co? Ty wiesz, co by było, jak ty byś go, nawet niechcący, kopnął? Widzisz, jaki on ma rozdziaw mordy? Przecież on by mógł ci tę nogę odgryźć u samej dupy i nawet by go szczęka nie zabolała. I ty jeszcze śmiesz z nami rozmawiać. Chłopak nie śmiał. Wykrzywił się szpetnie, poprawił uchwyt kaszty i zniknął z zachuczącymi drzwiami. Ale Felicja pociągnęła psa i wkopała go pod stół. Tak naprawdę to doskonale wiedziała, co by było, gdyby się rozsypał skład. Z tyłu trzasnęły drzwi. Ktoś ją w przelocie pogłaskał po głowie i wcisnął do ręki smycz. Na smycze zwijał się radośnie biało-czarny łaciaty kundelek. Znaczy, jest wirus, pomyślała dziewczynka. Teraz dostaniemy jeść albo długo, długo nic. Wszystko wskazywało na to drugie. Psy wesoło baraszkowały pod stołem. Felicja usiłowała utrzymać oba na oddzielnych smyczach, nie splątać. Nie podusić i nie dopuścić do wywrócenia stolika. W takiej chwili weszła do korytarza pięknie pachnąca i bogato odziana pani. Za nią wsunął się wytworny, mały pudełek w kolorowym kubraczku. O, jak to miło! Jest dziewczynka do piesków! Zakrzyknęła pani nieco afektowanym kontraltem i wsunęła Felicji smycz do ręki. Masz, kochanie, zaopiekuj się moją sunią. Nazywa się Bernika po czym ona też zniknęła za drzwiami z napisem osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Dziewczynki to są w burdelu, wrzasnęła za nią Felicja, ale psa wzięła i nawet pogłaskała. Taki był smutny, nadęty i niezadowolony. Tutaj też jest burdel niczego sobie. Tylko dziewczynki coraz starsze. Przed Felicją stanął redaktor naczelny czynów stali i ocierał pod złysiny. W moim pokoju jest dla tych psów kaszanka. W segregatorze. Pod literą K. Kaszanka albo potes. Śmierdząca. Poszukaj. One pewno głodne. Ja też jestem głodna. Ojciec nie zostawił pieniędzy. Pewno nie miał. Ja też nie mam, ale idź do truciciela i powiedz, żeby ci dał na mój rachunek, golonkę. Jedną mam u niego zaległą. I piwo. Jeśli chcesz, możesz wypić, ale pewno nie lubisz. Nie, wolałabym zamienić na zupę dla pilulki. Relacja cen jest chyba taka sama. Diabli wiedzą. Ostatni raz jadłem zupę dwadzieścia parę lat temu, w czterdziestym piątym na froncie. Kiedyś ci opowiem. Felicja, przerażona perspektywą wojennych wspomnień wirusa, które zresztą znała na pamięć, zebrała smycze w pośpiechu i posterowała do drzwi. O trzy domy dalej emeryt trzymał gar kuchnię z wyszynkiem. Punkt miał dobry, więc się nie wysilał. Podmiejski dworzec, drukarnia i kilka biur zapewniały klientele. Było jednak przed pierwszymi i połowa stolików świeciła pustkami. Pozostałe obsadzone były doborowo. Na środku królował malowniczy Obdartus, który właśnie trzymał mowę do śpiących kompanów. Jego soczysty bas zagłuszał ulice i knajpiane dialogi. Treść była wysoce niecenzuralna, temat banalny, głupota rządzących i prowadzonej przez nich polityki, ale dobór przekleństw i inwektyw zdumiewał starannością. Pod okiem jakaś para czytała kolumny, dławiąc się grochówką. Za nimi odbywała popołudniową zjestę pierwsza od linotypów. W kąciku pod filarkiem wcinał jajecznicę z wielu, bardzo wielu jaj ksiądz Stanisław Przeogromny. Felicję trochę to spotkanie zdetonowało. Głupio w obliczu znajomego księdza jeść w piątek golonkę. Zwłaszcza jeśli człowiek jest niejako od tego księdza zależny. Ksiądz przeogromny był sekretarzem w biurze konserwacji budynków sakralnych, które mieściło się na bardzo wysokim przedwojennym trzecim piętrze, obok redakcji czynów stali. Oczywiście, to jeszcze nie świadczyłoby o zależności, gdyby nie fakt, że winda w tym budynku była jedną z pierwszych wind, jakie wiele lat temu założono w Warszawie. Była to winda zabytek, winda cud natury. Która dawno już powinna spocząć w jakimś Muzeum Techniki, a tymczasem jeździła i rozwoziła po czterech wysokich piętrach mnóstwo ludzi. W dodatku narażona była na bliskie kontakty z przedsiębiorstwem Dźwigar, zajmującym się teoretycznie remontami i konserwacją wind, ale przecież nie takich. Stara Winda protestowała, jak mogła, przeciw wizytom bezdusznych przedstawicieli firmy, którzy może, gdyby chcieli, Umieliby naprawić i konserwować te szybkobieżne, mknące w ciszy do góry i na dół pudełka o samozamykających się drzwiczkach, ale nie mieli pojęcia o mechanizmie, który ma dusze. Otóż te dusze pielęgnował ksiądz przeogromny. Winda psuła się zawsze po wizycie fachowców, a co jakiś czas sama z siebie. Wypadło to częściej, niż uczciwej windzie przystało. Fachowcy przyjeżdżali co trzeci alarm. Potem w ogóle przestali przyjeżdżać. Stwierdzili, że to taka cholera, co jej bez wódki nieraz bierioż. Ponieważ wódka nie stanęła, więc oni też poczuli się zwolnieni z obowiązku świadczenia usług. W takiej chwili wkroczył ongiś do akcji ksiądz i wkrótce stał się znany z cudów, jakich dokonywał w najbardziej beznadziejnych przypadkach technicznych. Felicja siadła przy pierwszym z brzegu stoliczku, choć jak wiedziała z doświadczenia, na ten stolik najczęściej padali wychodzący goście, ale ksiądz za plecami wydał się mniej groźny. Podszedł kelner. Nowy był i władczy niesłychanie. Golonka raz, zamówiła pewnym głosem, dziewczynka i jakaś gęsta zupa na rachunek Jana wirusa. Kelner krytycznie spoglądał pod stół. Tu się je. Tu psów wprowadzać nie wolno. A pan myśli, że one przyszły popatrzeć, też będą jadły. Bez gadania, ty się, mała, nie wymądrzej, tylko wyprowadź te bydlaki. To niech pan sam wyprowadzi, proszę bardzo. Felicja odsunęła się skromnie, odsłaniając doborową parę pod stołem. Łeb pilulki wielkości półtorej głowy dorosłego człowieka spoczywał na boku rozciągniętego klopsa, który wyglądał, jakby miał się za chwilę rozszczekać i rzucić do nogawek. Pilulka podniósł mordę i ziewnął. Uzbrojenie jego pyska przypominało garnitur zębowy średniego aligatora. Zawołam szefa, jak się stąd nie wyniesiesz razem z tą psiarnią, zagroził kelner, cofając się. Afe, synu. Pan Jezus powiedział przecież, kochajcie bydlątka, bo one pierwsze mnie pokochały. Wstydziłbyś się. E, ksiądz tu czego? mruknął kelner i wycofał się definitywnie. Nad stołem felicji stał ksiądz przy ogromny talerzem niedojedzonej jajecznicy. No, to niech już ksiądz siada, jak ksiądz tu jest. Zamówiłam golonkę. Przypadło. Już się nie nawrócę. A o tych bydlątkach to naprawdę Pan Jezus tak powiedział? Ksiądz pochylił się nad talerzem i pilnie czegoś w nim szukał. Widzisz, zaczął niepewnie. Pan Jezus był bardzo dobrym człowiekiem. A czy dobry człowiek może nie kochać swoich przyjaciół? No, a co do tego, że zwierzęta pierwsze, dodał znacznie pewniejszym tonem. To przecież chyba słyszałaś o Bożym Narodzeniu, jak to się odbywało: że wołek i osiołek. Oj, to to wiem, ale o psach tam nie było. Oczywiście, trudno zajmować się szczegółami, ale o zwierzętach ogólnie, więc psy też. A ten trzeci to także Twój. Jaki trzeci? Co za mój? Felicja z lekka zaniepokojona spojrzała w kierunku. Jaki wskazywał widelec księdza przeogromnego, niepokój okazał się uzasadniony. Przy drzwiach stało małe, czarne stworzonko w przekrzywionym kubraczku. Z obrzydzeniem otrząsając łapki, podeszło do stolika Felicji. Kędzierzawy włos zwisał w mokrych stronkach, pędzelek na ogonku wyglądał, jakby nim przed chwilą wymalowano półpokoju. Wejdź pod stół, idiotko, cyknęła dziewczynka. Berenika, bo przecież mogła to być tylko ona, spojrzała w niośle, jeszcze raz otrząsnęła łapy i z miną obrażonej królowej wmaszerowała pod ceratową serwetę. Golonkę przyniósł sam szef. W drugiej ręce dzierżył pokaźną torbę. To dla tej sfory. Położył ją na stole. Ale nie tu. Za drzwiami. Zupa pewnie też dla nich. Nie dam. Na świnią. Ten wielki strasznie chlappie. Sfafli. A za panienkę kto dzisiaj płaci? Ksiądz. To jest golonka wirusa. Kazał mi ją zjeść. Chyba tu dzisiaj nie przyjdzie. A jak przyjdzie, to nie będzie zakąszał. A, a, łamanie w kościach. Tak? Skomplikowany przypadek? Dosyć. Zew przyniósł do skład. Na te same maszyny, a im szpalty przeciąg rozchrzanił. Znaczy, przyjdą dopiero wieczorem, na wódeczkę, kiedy była wierszówka. Dawno. Zawsze jest dawno. Eh, podrapał się po głowie truciciel. Nie mam ja z wami łatwego życia. Kości pod stół nie wrzucać. Talerzy do wylizania nie dawać. Smacznego. Kelner pouczony. Nie wiedział. Proszę pana, a ciastka na kredyt by pan dał? Zobaczę, co mamy. Niech pan pozwoli dwa. Najlepsze, jakie macie? Wmieszał się ksiądz. Akurat dziś dostałem wypłatę. Wypada jakoś panu Bogu podziękować. Szew trzasnął obcasami i wykonał coś w rodzaju ukłonu. Byłem emerytowanym wojskowym i zmiana skóry łatwo mu nie przyszła. Zniknął za kotarą, po czym ukazał się z dwiema porcjami tortu specjalność zakładu. Cyci i zadowoleni z życia wyszli na ulicę. Pogoda się odmieniła, padał deszcz. Felicja wrogo spojrzała na bernikę. No i teraz muszę iść oddać tego podrzutka, a jeszcze mam te dwa nakarmić. Tu od truciciela kości, tam w redakcji kaszanka. Jeszcze czego? Jak wedra nie pilnuje psa, to niech go potem szuka. Pójdę do redakcji. A ta idiotka chyba woli być z nami, skoro sama przyszła. Idiotka stała nad kałużą i przestępowała z łapy na łapę. Po jej wypielęgnowanym futerku ściekał deszcz. Ksiądz wziął ją bez słowa pod pachę. Poszamotał się chwilę z mechanizmem i rozpiął ogromny, czarny parasol. Felicja spojrzała na niego z zachwytem. Ksiądz to jest zupełnie jak ksiądz Braun. Tylko trzeba by księdzu jeszcze dobrać jakiś melonik i milicjanta do towarzystwa. Uchowaj, Boże! mruknął niezbyt uprzejmie ksiądz przeogromny. Pod strugami ulewnego deszczu dobrnęli do gmachu redakcji. Nigdy nie wydawał się taki miły i przytulny jak dziś. W rzeczywistości było to gma wszystko wielkiej brzydoty, wysokie, wąskie, parokrotnie przebudowywane. Za każdym razem według innej koncepcji. Po ostatniej wojnie sprzedwojennej, dużej kamienicy została tylko środkowa część wraz z bramą, która prowadziła do nikąd. Kiedyś było tam podwórze studnia, teraz zabite deskami wejście na sąsiedni plac budowy. Drzwiami obok bramy wychodziło się na obszerną klatkę schodową. Na jej środku wznosił się okratowany gęsto słup, kryjący w swoim wnętrzu anachroniczną windę, z którą miewał kąszachty ksiądz przeogromny. Parter budynku zajmowała jakaś tajemnicza instytucja. Na drzwiach ukrytych w głębi za windą widniał zwięzły napis Magazyny. Można by więc sądzić, że magazynów było tam dużo, ale drzwi tylko jedne i najstarsi ludzie nie pamiętali, żeby je kiedykolwiek otwierano. Z czasem zaczęto składać obok nich paczki z makulaturą dla harcerzy, potem jakieś resztki dekoracji, połamane przyrządy gimnastyczne jednym słowem, śmietnik. Rupiecie spływały głównie z pierwszego piętra. Które zajmowała średnia szkoła baletowa pod dyrekcją towarzysza Milusińskiego. Mieściła się tu hala do ćwiczeń, garderoby i klasy. Administracja została wyeksmitowana swego czasu na czwarte piętro, przydzielone wcześniej bibliotece i czytelni kurialnej. Było to zarządzenie pochodzące z okresu, kiedy za olbrzymią zasługę dla ustroju i ojczyzny uważano każdą dokuczliwą działalność skierowaną pod adresem Kościoła. Okres minął. Sytuacja została. Zakonnice założyły między dyrektorskim gabinetem a własną czytelnią mikroskopijny bufecik, ogólnie dostępny, słynący ze świetnej kawy i sałatek. Muć w trykotach ganiała tam i z powrotem po schodach, psuła windę, wrzeszczała, śpiewała i flirtowała pod okiem pobłażliwie uśmiechniętych siostrzyczek. Trzecie piętro dzieliły między siebie redakcja czynów stali i biuro księdza przeogromnego. Za pokojem biurowym mieścił się jego prywatny pokoik, za pokoikiem musiało być coś jeszcze, bo wskazywała na to kubatura, ale dalej nikomu nie udało się sięgnąć okiem, choć nie jeden próbował. Zef nauki rezdował na piętrze drugim, razem ze spółdzielnią lekarsko-dentystyczną Zdrowy Korzeń. Byłoby to właściwie wszystko, gdyby nie fakt, że budowa, sąsiadująca z opisaną kamienicą, dosięgła właśnie drugiego piętra i jakby nieco zwolniła tempa. Pomiędzy redakcją zewu i budowlanymi został przerzucony pomost w sensie duchowym i fizycznym. Otóż redakcja miała wyjście na ulicę Ponurych Hogarów, gdzie usytuowały się same poważne instytucje: bank rolny, księgarnia z antykwariatem, biuro projektów, sklep, a właściwie salon ze sprzętem medycznym. Natomiast przy ulicy anarchistów, do której miała bezpośredni dostęp budowa, znajdowały się sklep monopolowy, skup butelek, nabiał, fryzjer i ostrzenie noży. Po pół litra, jak również po kefilek na kaca, bliżej było porusztowaniach niż dookoła. Dla wygody przerzucono jeszcze od rusztowań do parapetu kilka desek dzięki czemu każdy, nie tylko wysportowany młodzieniec, mógł uczynić zadość swoim życzeniom i tą drogą wyjść i wrócić. Gdyby ktoś z budowlanych życzył sobie zainwestować coś w banku lub zamówić plan jednorodzinnego domku w biurze projektowym, droga przez redakcję stałaby dla niego otworem. Nic dziwnego. Że w takich warunkach przerzucenie duchowego pomostu między klasą robotniczą a inteligencją pracującą również nie przedstawiało najmniejszych trudności. Wytworzyły się stosunki wręcz rodzinne, lekko tylko podbarwione wzajemną zawiścią. W deszczowe i zimne dni budowlani kosą popatrywali w okna redakcji. Kawę sobie parzą cały dzień i force za to biorą. Taki umysłowy to marzycie. Podsumowywali i szli pod oka rozgrzać się kolejną butelczyną. Na ten widok redakcyjnych kirusów ogarniała nostalgia. Skąd oni na to mają, jęczał sekretarz redakcji, Maciej Świeżop. Człowiek ledwie składkowe pół litra wystuka, i to nie co dzień, a oni od rana do wieczora. Od rana do wieczora. W dni słoneczne budowlani opalali się na rusztowaniach. Pociągali leniwie piwko i redaktorzy z kolei mieli na co narzekać. Takim to dobrze, intonował świeżop, a reszta redakcji dzielnie mu sekundowała. Człowiek zamknięty w murach, jak w więzieniu. I jeszcze, chce czy nie chce, musi pracować. Ażeby tak plunąć na wszystko i pójść sobie między kasztany. Po czym pakował manatki i szedł. Zanim wymykała się Alina. Która musiała pójść na wystawę albo na film. Potem Napoleon, który miał drugą pracę na uniwersytecie, potem Joanna, bolo i w redakcji zostawała para naczelnych oraz bunia, która zazwyczaj nie orientowała się w porę, że następuje masowy eksodus. Popatrzcie, mówili wtedy z zawiścią budowlani nikogo w tej redakcji nie ma. Wszyscy na plażę poszli, a człowiek tu jak pies na uwięzi te osiem godzin. Ponieważ nie zawsze mieli z czego budować i często postoje były przymusowe, przyjmowali jako rozrywkę propozycję redaktora kluskwijki, który czytał im swe artykuły i żądał oceny. Jego ideą, od lat niespełnioną, było stworzenie popularno-naukowego pisma dla czytelnika o wykształceniu podstawowym lub podstawowym niepełnym. Budowlani wydawali mu się idealnym sprawdzianem. Jeśli im się będzie podobało. Znaczy, że cel został osiągnięty. Robotnicy przyparci do muru wyrażali się o pracy redaktora ogólnie pozytywnie, ale kiedy usiłował z nimi przedyskutować tezy, okazywało się, że guzik ich obchodzi prawo własności we wczesnym średniowieczu lub ekonomika organizacji pracy przy akweduktach. Kluskwiko ponosił kolejną klęskę, a jego miejsce przy oknie zajmował Napoleon, który stworzył kurs matematyki dostępny dla każdego. Sprawdzał więc, jak się ma każdy do kilku jednostek wybranych, na chybił trafił spośród osób po wykształceniu podstawowym lub podstawowym niepełnym, pracujących fizycznie. Odpytywał robotników bezlitośnie, na wyrywki z kolejnych odcinków kursu. To też bali się go jak ognia i uciekali po Zdecydowanie większą ich sympatią cieszył się świeżop, z którym seanse zaczynały się zwykle od czytania współczesnej poezji a kończyły wspólnym piciem na umór. Panie darzone były od czasu do czasu pełnymi galanterii i podziwu uwagami, a Bunia, która miała dobre serce, nosiła zawsze przy sobie proszki od bólu głowy i aspirynę na kaca, kropelki od kataru, środki opatrunkowe, a także gotowa była wysłuchać, co komu dolega, kogo łamie od tej podłej roboty na powietrzu. A kogo dziewczyna puściła kantem, bo zamiast zabudowlańca wolała wyjść na umysłowego, choć będzie z nim miała gorzej, ale dobrze jej tak. Same pieniądze nie dają szczęścia, wzdychała wtedy bunia sentencjonalnie i robiąc kilka rzeczy naraz, znajdowała jeszcze czas na pocieszenie przez parapet następnego delikwenta. Okno jej pokoju nazywano powszechnie konfesjonałem i trudno było sobie wyobrazić, jak zostanie problemowego konfesjonału rozwiązany podczas nadchodzącej zimy, która nieodwołalnie zamknie okna z dubeltami. W chwili, kiedy Ksiądz i Felicja weszli do gmachu, nie było tam już nikogo oprócz kilku spóźnionych czytelników biblioteki. Winda stała między piętrami. Ciekawe, czy znów się księdzu uda, zainteresowała się Felicja. Ksiądz odmawia jakieś modlitwy. Jak ją ksiądz ściąga, czy to tylko technika i nic więcej. Bez Bożej Woli nic się nie dzieje na świecie odparł wykrętnie ksiądz. Wyjął z kieszeni zakrzywiony drucik, wsadził go gdzieś z boku, potem coś przycisnął i winda zjechała na dół. Na stosie nowiutkich, pachnących drukarską farbą zewów nauki siedział redakcyjny goniec, bolo. Koło niego walały się zatłuszczone papiery, ogryski. Pety i ości kręgowe od śledzia. No nareszcie. Już myślałem, że do jutra będę tu siedział. Wiozłem okazówki z drukarni. Ciężko było, a taka lepma stanęła. Dobrze, że miałeś co jeść. Dawno siedzisz? Może ze dwie godziny. Nic innego mi przez te siatę wsadzić nie mogli. Jabłka, chleb w kromkach krajali na paski i rybę. A potem śledził pić się chce. Rany. I chciał już gnać na górę, ale ksiądz zastawił sobą wyjście z windy i powiedział łagodnie. Sprzątnij, synku, to co naśmieciłeś? Dobra, dobra, no, już. Bolo spojrzał na drzwi wypełnione całkowicie pulechną osobą. Zrozumiał, że nawet mysz się nie przeciśnie, po czym cofnął się po śledzia i papiery. Pety z ogryskami trosko zepchnął nogą w czeluść. Ksiądz westchnął z cicha, ale wyjście odsłonił. Bolo złapał okazówki i pognał pędem na górę. Wracaj, pojedziemy. O, nie. Doleciało już z pierwszego piętra. Dzisiaj to ja nawet z księdzem nie pojadę. Felicja weszła do redakcji za pięć pół do czwartej i, jak przewidywała, Zastała tam jeszcze pannę Justynę. Tatusia nie ma, krzyknęła z zaprzymkniętych drzwi sekretarka. Wiem, ale tu gdzieś jest kaszanka dla psów. Możliwe. Cuchnie w całym korytarzu. Twój ojciec nie powinien przechowywać nieświeżej wędliny w pomieszczeniu redakcyjnym. Mój ojciec? Ale Mniejsza o to, Jutro sama pozwolę sobie zwrócić mu na to uwagę. Teraz wychodzę. Ty też weź kaszankę i zejdź na dół karmić te zwierzęta. Pan redaktor naczelny jak u siebie. Pracuję. Nie przeszkadzaj. To mówiąc, panna Justyna Palisander punktualnie o godzinie 15.30 włożyła płaszcz i kapelusz. Wirus w redakcji? Kiedy on zdążył. Zdumiała się Felicja i delikatnie zapukała do pokoju naczelnego. Justyna odwróciła się jeszcze wychodząc i spojrzała wzrokiem bazyliszka. Ta pierwszorzędna siła fachowa nie tolerowała młodzieży w miejscu pracy. Widocznie jednak uznała, że z wybiciem godziny 15.30 skończył się czas ochronny dla redaktorów. Teraz niech już sobie wirus radzi sam, skoro pozwala z Markuli na taką poufałość. Nie mogła się jednak powstrzymać, żeby już w drzwiach nie zaznaczyć. Ja Feli powiedziałam, że pan redaktor tam pracuje. Ale tam jest właśnie kaszanka, u wirusa w segregatorze. Jak Fela uważa, panna Justyna zrobiła lodowatą minę i definitywnie opuściła lokal. Felicja zapukała raz jeszcze, po czym uchyliła drzwi i zajrzała. Z tego miejsca widać było tylko kawałek stołu, łokieć i nogę wirusa. Przyszłam po kaszankę. Mogę do ciebie wejść. Nie było odpowiedzi, więc weszła. Ktoś, kto siedział przy biurku naczelnego, odwrócony tyłem do Felicji, nie był jednak wirusem. Dzień dobry. Pan czeka na naczelnego? Odpowiedzi nadal nie było. Ale przestało to Felicja dziwić, bo stwierdziła ponad wszelką wątpliwość, że czekając zasnął. Głowę miał opartą na ręku, rękę na stercie egzemplarzy czynów stali, twarz opuszczoną. Ale Felicja go poznała. To był Kluskwijko, redaktor naczelny konkurencyjnego zewu. Proszę pana, pociągnęła go za drugą rękę opartą na stole. Ręka bezwładnie opadła na kolana. Trochę to było jakby niesamowite. Zamknęła drzwi i zeszła piętro niżej. Bolo, wasz szef siedzi u naszego w gabinecie i się nie rusza. Może za słabo? Ty się na tym znasz. Może umarł? Jak siedzi, to nie umarł. Jakby umarł, to bi leżał. Normalnie na krześle siedzi? Tak, tylko jest podparty na łokciu. Choć. Sam zobaczysz. Nie mogę. Czekam na telefon. Ważny. Muszę tu kiblować do skutku, a nie latać oglądać zaspanego kluskwiejkę. Może się spił? Może. Najlepiej zadzwoń do wirusa. Rada starszego kolegi była nadzwyczaj rozsądna, ale telefon drukarni nie odpowiadał. Felicja zajrzała raz jeszcze na górę. Kluskwiejko siedział w tym samym miejscu. Rada nie rada ruszyła w deszcz do drukarni. Zresztą pora była oddać psy. Co prawda nienakarmione, o czym na śmierć zapomniała. W drukarni było znacznie ciszej niż w południe. Senny, piegowaty chłopiec snuł się z miotłą z kąta w kąt. Jest tu jeszcze ktoś od nas, spytała. Znowu te sukinsyny tutaj. Wargnął w odpowiedzi piegowaty Już dawno hycel za nimi chodzi A za tobą fryzjer i za twoim kołtunem To nie kołtun, tylko Loki Felicja już sobie przygotowała okropnie złośliwą odpowiedź Którą miała pognębić ostatecznie kudłatego Kiedy z hali wypadł, powiewając połami fartucha głównym trampasz pan Fiodoraczek I chwycił młodzieńca za kędziory nie zwracając uwagi na ich urodę, bałwan, imbecyl, kodycyl, jełob kompletny, takiego półgłówka. Pan Fiodoraczek znany był i tego, że inwektywnie powtarzał: do roboty przyjmować. Leczyć to przecież trzeba. Leczyć, a nie zatrudniać. Spojrzał z pretensją na Felicję i powiedział już nieco łagodniejszym, niemal żałosnym tonem. Pół składu naszą felkę. Bo już niepotrzebne? Tak. Nigdy nie będą potrzebne? Tak. Za każdym razem nowe czcioneczki sobie zrobimy do zabawy? Tak. I gdzie wymiótł? Gdzie? Może do śmieci? Felicja ze zrozumieniem pokiwała głową. Bo jak można nie zrozumieć pretensji pana Fiodoraczka, który ma dwa metry wzrostu, głos jak grzmot? A pilulkę odsuwa lekkim dotknięciem czubka monstrualnego pantofla, jeśli pilulka leży na drodze, co się często zdarza. Kiedy metrampasz puścił wreszcie chłopca, Felicja zauważyła za jego plecami wirusa i podbiegła, żeby mu spiesznie opowiedzieć, że w redakcji siedzi kluskwiejko, śpi i wygląda na trupa. Wirus popatrzył na nią nieobecnym wzrokiem, ale zrobił wysiłek i umiarkowanie zainteresował się faktem. W trupa, powiadasz? A to Świętoszek. Mówił, że już dawno nie pije. Z tymi słowy zniknął znów za plecami pana Fiodoraczka i obaj dali nura między chłuczące maszyny. Drzwi się zamknęły, dziewczynka została sama, jeśli nie liczyć młodzieńca w lokach, który w posępnym milczeniu doprowadzał do ładu storturowaną koafiurę. Gdyby był nią mniej zajęty. Może zwróciłby uwagę na znamienne słowa Felicji, i może w porę powtórzyłby je oficerowi dochodzeniowemu? I może przyczyniłby się do szybszego ujęcia zbrodniarza? Na razie jednak nie było jeszcze ani zbrodniarza, ani ujęcia, ani oficera. Była tylko Felicja, która mściwie spojrzała na zamknięte drzwi i powiedziała: Jak tak, to tak. Ja wam jeszcze dam popalić. Wszystkim. Przywiązała do krzesła klopsa z bereniką, wzięła do ręki smycz pilulki i wyszła. Bolot kwił na swoim posterunku w redakcji. Początkowo odniósł się niechętnie do pomysłu Felicji. Ta jednak miała widocznie dar przekonywania. Wirus mówił, że on się zalał w trupa, bo od dawna nie pije. Kablowała z przejęciem przez telefon. Sztywny jest kompletnie, przyjedź tu do mnie na górę, to zobaczysz. Zanim milicja się zorientuje, co jest, to się na pewno nabierze na te ślady morderstwa, które my sfabrykujemy. Jak ich tu wszystkich zaczną zwłóczyć po nocy i w krzyżowy ogień pytań. Idę. Zdecydował się bolo porwane wizją. Pies go jechał, tego mego wspólnika. Jak nie zadzwonił do teraz, to już nie zadzwoni. Nic nie zaczynaj i beze mnie. Patrz, co znalazłam, powitała go na progu Felicja. Butelka półlitrowa od czystego spirtu. Jak oni to we dwóch wyżłopali z wirusem, to nic dziwnego, że go wzięło, skoro wprawy nie ma. Gdzie to znalazłaś? Pod łokciem kluskwiejki. Zobaczyłam pod egzemplarzami stali wybrzuszenie. Macam, butelka. Pusta. Musiał się na koniec zwalić na nią i zasnąć. Zwariowałaś, syknął bolo. Niczego bez potrzeby nie ruszaj. Teraz wytrzyj z niej swoje odciski i połóż, skąd wzięłaś. Albo nie. Nie rusz go, bo jeszcze się obudzi. Postaw flachę pod stołem. Możemy tam wrzucić coś, co będzie imitowało truciznę. Ale co? Proszku do prania. Może wapna zrusztowań? Nie bądź dzieckiem i nie zapalaj światła. Zwariowałaś. Jeszcze nas kto zobaczy. Taka szaruwa wystarczy. Ja tu wszystko widzę. No, to żeby chociaż jakiś ślad na Justynę, buty. Ona tu ma domowe. Umarzemy błotem i wapnem zrusztowań i zrobimy ślady. Nie rób za dużo. W ogóle nie licz za bardzo na to, że oni tę naszą robotę zauważą. Tak spokojnie jak martwy, to on by mógł przespać do jutra, ale jak tu się zlecą i zaczną hałasować, to się obudzi. Żeby był nie wiem jak napity. List z pogróżkami można by napisać. Zacząć od zginiesz marnie. Zacząć najlepiej tak ty Stalinowski pachołku. Nie lepiej coś o pieniądzach. Nie. Na morderstwo polityczne oni są bardziej łasi. A on naprawdę za Stalina był ważny. Kiedyś puścił farbę. Siadaj do maszyny i pisz. Co? Zaraz ci podyktuję. Ty, Stalinowski pachołku. Obiecałem tobie śmierć i wykonam. Zginiesz osiemnastego. Dziś na pewno osiemnasty? Nie wiem. Napiszę w piątek. Kapral-bączek ziewał przy telefonie. Ziewał straszliwie. Oczy wyłaziły mu z orbit, szczęki trzeszczały. Ziewał i rozmyślał nad swym zmarnowanym dwudziestoletnim życiem. Wstąpił do milicji, żeby mieć zawód ruchliwy, pełen niespodzianek. Jak dotąd jedyną niespodzianką było to, że połowę czasu swej służby spędzał na urzędowaniu przy centralce telefonicznej w komendzie. Co gorsza, jak na złość podczas jego dyżurów przeważnie nic się nie działo. Pijacy zachowywali się spokojnie, mężowie nie tłukli żon, spragniona draki młodzież nie włamywała się do sklepów. Dzisiejszy dyżur zaczął się podobnie jak poprzedni. Przez dwie godziny zadzwoniły dwie pomyłki i jedna żona kolegi. Więc bączek siedział i ziewał. Niedotlenienie organizmu. Zauważył przechodząc doktorem Mruklin. Pojechałby pan jutro na ryby, albo przynajmniej na spacer do Wilanowa. Taki młody, a w siedzeniu. Ciągle pana w komendzie widzę, czy trzeba, czy nie. Bączek przemilczał uwagę. Siedział tu czasem nawet na ochotnika, bo był spragniony sensacji. Ale na ten temat z gderliwym lekarzem dyskutować nie zamierzał. Jedynym człowiekiem, który okazywał mu cień zrozumienia. Był sierżant Fidybus, człowiek rozległej wiedzy. Poczynając od numizmatyki, psychologii, poprzez szczegółową znajomość życia etrusków, religię majów, tybetański sposób strzyżenia owiecarz do kodeksu Napoleona czy teorii gier liczbowych, nie było chyba dziedziny, o której Fidybus nie miałby nic do powiedzenia. Przy tym nie byłby najmniej zarozumiały i aż nazbyt chętnie dzielił się swymi wiadomościami. Poważni ludzie pracujący w komendzie, którzy mieli mnóstwo kłopotów na głowie, unikali go jak ognia. Tylko najmłodszy, bączek, skłonny był interesować się etruskami, a w rewanżu Fidybu zgodził się na dyskusję o problemach kryminalistyki, o jej historii i perspektywach. Co było pasją bączka? Sierżant twierdził, że przyszłością kryminalistyki są gigantyczne archiwa niewyjaśnionych spraw, w których metalowi milicjanci na baterie albo na coś bardziej przyszłościowego będą regulowali ruch i torowali przejście innym mechanicznym milicjantom zdążającym szparkim krokiem z naręczami następnych niezałatwionych akt do następnych przegródek. Cały ten kombinat będzie nosił nazwę mauzoleum im. Szerlocka Holmesa na zachodzie, zaś na wschodzie im. Porucznika Janusza Karbolka Porucznik Karbolek nie znosił tych żartów. W ogóle nie bardzo lubił jakiekolwiek żarty Fidebusa, bo nigdy nie był pewny, czy nie celują one w jego godność osobistą. Podwładny nie objawiał bowiem należytego szacunku i nie miał zagroż poczucia hierarchii. Gdyby chociaż porucznik mógł mieć nadzieję na rychłe rozstanie z uciążliwym sierżantem, ale wyglądało na to, że los się uwziął. Po pierwszej w życiu sprawie, rozwiązywano i zresztą wspólnie z Fidybusem, Karbolek został przeniesiony, ku swojej wielkiej radości, na drugi koniec Polski. Jakież było jego zdziwienie, kiedy zastał tam sierżanta w stadium wstępnego zadomowienia. Po paru sprawach rozwiązywanych znowu wspólnie, bo sierżant robił, co mógł, żeby go przydzielano Karbolkowi, Porucznik został przeniesiony do stolicy, a sierżant zdegradowany i wysłany na jakiś gromadzki posterunek. Młody oficer odetchnął sługą. Miał pewne wyrzuty sumienia, było mu głupio, że cieszy się z cudzego nieszczęścia, ale jednak się cieszył. Minęło parę miesięcy względnego spokoju, i oto przyszedł dzień, gdy karbolek wchodząc do swego pokoju zastał tam sierżanta fidebusa w stadium wstępnego zadomowienia. Siedział mianowicie w koszmarny sierżant na karbolkowym, schludnie wysprzątanym biureczku, oparty o szafę, nogi trzymał na oknie, na kolanach miał rudego, małego, wyszmalcowanego kota i karmił go kiełbasą. Karbolek z trudem stłumił okrzyk grozy, zachwiał się i może padłby bez czucia, gdyby nie fakt, że tuż za nim usiłowali wejść do pokoju dwaj ludzie z biurkiem. Drugim biurkiem. Wiadomo dla kogo. Na widok przełożonego, bo zapewne karbolek znów miał się stać przełożonym tej upiornej figury, sierżant zsunął nogi z okna, puścił kota, odłożył kiełbasę na parapet i usiłował przybrać coś na kształt postawy zasadniczej, co mu się chyba jeszcze nigdy w życiu nie udało. Dzień dobry, szefie, zagaił z promiennym uśmiechem. Gdzie postawić? spytał człowiek z biurkiem. O, tu. Potoknem Wskazał sierżant i nogą odsunął stoliczek z prymulką, przy którym porucznik tak lubił rozmawiać ze świadkami. Szczególnie płci odmiennej. Ale sierżant miał za nic upodobania porucznika, być może nawet miał za nic jego samego. Ludzie z biurkiem radośnie pozbyli się swego ciężaru, rzucając mebel tam, gdzie ktoś im wskazał. Porucznik miał do wyboru trzy drogi zaakceptować decyzję podwładnego, zwrócić mu uwagę przy ludziach, nie mając żadnej rękojmi, że zostanie ona właściwie przyjęta, albo po ich wyjściu wykłócać się z bezczelnym podoficerem o miejsce dla prymulki i stoliczka, który stwarzał w pokoju tak miłą, bezpośrednią, zdaniem porucznika, atmosferę, a teraz zepchnięty w kąt, stał się po prostu niepotrzebnym gratem. Porucznik od początku wiedział doskonale, które rozwiązanie wybierze. Udał więc, że wszystko jest w porządku i zapytał uprzejmie: Co tam u was nowego, sierżancie? Widzę, że znowu jesteście sierżantem. A co z maturą? Problem z Fidebusem polegał na tym, że jego wiedza i doświadczenie było kolosalne, ale wykształcenie podstawowe. Po awansie animowy. O wykorzystaniu jego zdolności w sposób taki, na jaki zasługiwały. Też trudno było mówić. Tak więc obijał się Fidybus trochę bez przydziału, trochę nawet bez sensu. Odwalał robotę za różnych chłoptasiów prosto ze szkoły, za niedouczków, pechowców z oficerskimi stopniami. Przy tym nie czuł się chyba skrzywdzony. Ważna była dla niego sama robota i wynik śledztwa, a nie honory. Niemniej był niewygodny. To też każdy kolejny zwierzchnik stawał na głowie, żeby Fidybusa przepchnąć przynajmniej z klasy do klasy. Bliżej matury. Udzielano mu urlopów, daleko idącej pomocy z trudniejszych przedmiotów, wszystko na darmo. Sierżant nawet się starał. Uczył się, uczył i nagle trafiał na jakiś temat, na jakiś okres w historii czy literaturze, który go wciągał. I to bywał zazwyczaj początek końca. Zaczynał zgłębiać temat i wtedy nie istniało dla niego nic poza uchem van Gogha, problemem homoseksualizmu w twórczości Jana Geneta lub zastosowaniem maszyn liczących w systemie obronności kraju. Oczywiście szły w kąt książki, niemające z fascynującym problemem nic wspólnego. Sierżant zyskiwał sobie w kolejnej szkole opinię człowieka leniwego i niesystematycznego, a w końcu skreślano go z listy uczącej się młodzieży. Tak było i tym razem. Karbolek rozstał się z Fidbusem w momencie, kiedy ten obnosił z zachwytem świadectwo ukończenia klasy dziewiątej z wynikiem ledwie dostatecznym. Porucznik nie sądził, by w tak krótkim czasie, jaki dzielił ich od ostatniego spotkania, sierżant zdążył zdać maturę, ale dziesiątą klasę mógł osiągnąć bez trudu. Nie zbliżyła się do mnie ani trochę. Odparł sierżant i siadł przy swoim biurku. Po prostu nie zacząłem w ogóle tej cholernej dziesiątej klasy. Gdzie macie papiery? Na Bielanach. Jutro tam pojedziecie i porozmawiacie z dyrektorem. Dam wam wszelkie możliwe zaświadczenia. Nawet z gruntu fałszywej i kłamliwe. Nawet porucznik ani się zająknął, choć pytanie było irytujące. Dam wam zaświadczenie, które usprawiedliwi waszą indolencję ciężką i odpowiedzialną pracą w milicji, ale jeśli mamy was tolerować we wspólnym pokoju, a zapewne i przy wspólnym śledztwie, bądźcie pewni, że nie będę tolerował nieuka. Skończyłem. Sierżant najwyraźniej zrozumiał, że żartów nie będzie. Położył uszy po sobie, a jego pokora rozzuchwaliła porucznika, który postanowił, że tym razem się nie da. Rozważał nawet możliwość zwrócenia się do szefa z zażaleniem na dokooptowanie mu do pokoju podoficera, co było na pewno sprzeczne i z regulaminem, i z dobrym obyczajem. Zreflektował się wszakże w porę, że nikt poza szefem właśnie nie mógł tej przeprowadzki wymyślić. Skończyłem z jednym problemem, rzekł, zaznaczając przy pomocy marsowych min swoje niezadowolenie, ale drugi widziałem właśnie na waszych rękach. Problem na rękach miałem, wystraszył się sierżant. E, to chyba wkładka mięsna do kiełbasy. Wkładka nie wkładka, ale może zechcecie mnie powiadomić, co to za bydle piastowaliście przed chwilą i czy naprawdę macie złudzenie, że pozwolę je hodować w pomieszczeniu służbowym? To nie jest bydle, sierżant wpuścił kota do szuflady, tylko załącznik do akt. Młodzież z marginesu zrobiła sobie z niego piłkę i wybiła nim okno od świetlicy. Wybite okna to nie nasza sprawa, a trzymać go tu nie będziecie. A gdzie? Mam go spiąć spinaczem, włożyć do segregatora i zamknąć w szufladzie? Porucznik zacisnął pięści pod biurkiem i policzył do dziesięciu. A potem powiedział spokojnie. Dosyć dyskusji Jutro na moim biurku ma leżeć zaświadczenie ze szkoły, że wznowiliście naukę. Sprawę kota omówimy później. Tak jest. Trzasnął ochoczo buciskami sierżant, co zdarzało mu się tylko w chwilach wyjątkowo dobrego humoru. Wiadomo już było, że załącznik zostanie tu z nimi tak długo, jak sam zechce. Skoro więc na odcinku kota sierżant był wygrany, musiał w tej drugiej sprawie dać nieco satysfakcji porucznikowi. Udał się więc zaraz po południu do szkoły. Wyraził skruchę i został przyjęty. Kiedy Bączek ziewał z nudów, sierżant demonstracyjnie trzymał zeszyt w ręku i walczył z logarytmami. Raz my ich, raz oni nas, powiedział zrezygnowany, przysiadając się do Bączka. Chyba się poddam. Dobrej byłeś z tego w szkole? Pokaż. Bączek zajrzał do niechlujnego zeszytu Fidybusa i już się szykował do wykładu, kiedy zadzwonił telefon. Słucham, powiedział Bączek. Komenda. Głos w słuchawce był cienki i chyba niezupełnie dorosły. Proszę pana, u nas w redakcji leży trup. Znaczy siedzi. Co za trup? Gdzie siedzi? W jakiej redakcji? W redakcji czynów zewnętrznych. Oj, nie. Znaczy, mi się pomyliło, ale... Drogie dziecko, powiedział mentorskim tonem Bączek, wyłącz się szybko, bo takich dowcipnisiów to my włapujemy specjalnym urządzeniem, więc jeśli nie chcesz, żebyśmy przyjechali przetrzepać ci skórę, natychmiast połóż słuchawkę, bo włączam urządzenie. Ale przecież ja po to dzwonię, żeby pan przyjechał. Trup jest prawdziwy i wcale się nie rusza. Dobrze, skoro zgłaszasz wypadek, to podaj mi swoje personalia, imię, nazwisko, do jakiej szkoły chodzisz. Mam nadzieję, że wiesz, jaka odpowiedzialność czeka cię za wprowadzenie w błąd organów ścigania. W słuchawce ozwały się szepty. Krótki, zduszony chichot. Bączek zniechęcony odłożył słuchawkę. Cała banda tych dowcipnisiów siedzi pod telefonem. Teraz się naradzają. Szlak by trafił. Co za dzień parszywy. Przeciągnął się, aż kości zatrzeszczały i był gotów wrócić do ułamków wideobusa, kiedy ten wstał nagle i zapytał. Książkę telefoniczną masz? Nie mam. Panna Jola ma. A bo co? Jak nie masz, to co będę z tobą gadał, odparł nieuprzejmie sierżant i opuścił Bączka, zostawiając mu na pociechę zeszyty i książkę do matematyki. Tu mi kaktus wyrośnie, poskarżył się ścianą Bączek, jak one zda tę maturę. Sierżant Fidybus miał zamiar natychmiast wrócić. Wyszedł tylko na chwilę, żeby sprawdzić, czy jest taka redakcja. Która się nazywa czynów wzew, czy nie ma? Nie żeby przywiązywał jakąkolwiek wagę do tego meldunku, a właściwie strzępów, jakie dosłyszał siedząc koło bączka, tylko zaintrygowała go nazwa. Niby głupia, ale przecież nie taka głupia, żeby nie mogła być prawdziwa. A jeśli prawdziwa, to do jakich czynów wzywał wzew? W którą stronę? Sierżant, który był pilnym czytelnikiem prasy polskiej i. W miarę możliwości światowej, poczuł się osobiście dotknięty faktem, że nic mu się z tą nazwą nie kojarzy. Zajrzał do książki telefonicznej i znalazł to, co mógł tam znaleźć, czynów stal i zew nauki, obie pod jednym adresem. Nic dziwnego, że się dziecku pomyliło, powiedział do panny Joli, zajętej swoimi sprawami. Tylko, że to nie są pisemka dla dzieci. H.M. Ciekawe. Panna Jola spojrzała na niego błękitnymi oczami, które niejednego funkcjonariusza przyprawiły o zawróty głowy i łagodnie wzruszyła ramionami. Nie wiedziała, co można by tu nazwać ciekawym, ale też i specjalnie nie była tym zainteresowana. Odkrycia Fidybusa służyły wielokrotnie za temat do anegdotek i żarcików, a panna Jola pracę w komendzie traktowała serio. Widybus widząc, że partnerki do rozważań w pięknej sekretarce nie znajdzie, podniósł się z westchnieniem i oddalił w nieznanym kierunku. Gdyby ktokolwiek wiedział, że poszedł popatrzeć na budynek, w którym znajdowały się wspomniane redakcje, że zajrzał na schody, stwierdził, że wszystko pozamykane, światła pogarszone i nic nie wskazuje na to, żeby ów niewybredny dowcip z siedzącym w redakcji trupem miał ręce i nogi. Krótko mówiąc, gdyby ktoś wiedział, że Fidybus przyszedł tu węszyć, wszyscy uciekaliby od tej sprawy jak od ognia. Miał bowiem sierżant talent do wynajdywania tak zwanych interesujących dochodzeń i potrafił stanąć na głowie, żeby sobie przy nich popracować. Kiedy rzecz wydawała się prosta jak drut, kiedy prowadzący śledztwo myślał już o rychłym jego zamknięciu, nagle zjawiał się przed nim z niewinną miną sierżant Fidybus żeby zadać jakieś równie niewinne pytanie. Oficer bladł, zieleniał i żegnał się z rychłym zakończeniem sprawy. I rzeczywiście, nieprzewidziane okoliczności wyskakiwały wtedy jak diabeł z pudełka, wszystko się wikłało potwornie, mętliło, a w tym mętliku pływał swobodnie i radośnie, jak wielki szczupak w rybnym stawie, koszmarny sierżant Fidybus. Tak miało być i tym razem, ale jeszcze nie dzisiaj. Panna Justyna przyszła nieco wcześniej. Miała pilną robotę i wolała ją wykonać przed przybyciem redaktorów. Od razu zauważyła pewne objawy nieporządku. Drzwi były zamknięte na jeden klucz zamiast na dwa, a na słomiance przed tymi drzwiami spał zwinięty w kłębek mały, czarny pies. Panna Justyna zacisnęła wargi i z obrzydzeniem odsunęła zwierzę nogą. Gdyby to jeszcze był jakiś zabiedzony kundel, wiadomo byłoby, jak należy się do takiego zjawiska ustosunkować, ale pudel miniatura w eleganckim, kolorowym wdzianku idiotyczne i bezsensowne. Na jej widok pudełek wstał, przeciągnął się rozkosznie i ziewnął. Stanął obok, czekając wyraźnie na otwarcie drzwi. Panna Justyna usiłowała go nie wpuścić, ale mały pies potrzebuje mniejszej szpary. Żeby wejść, niż dorosły człowiek. Więc nic dziwnego, że znalazł się w redakcji przed nią i z miejsca zaczął się zachowywać jak u siebie w domu. Podszedł do drzwi pokoju redaktora Gwizdka, zawrócił, powąchał drzwi wirusa i widocznie te uznał za właściwe, bo siadł przed nimi i szczeknął. Panna Justyna była oburzona. Niestety, nie miała z kim się podzielić tym oburzeniem, a nie należała do ludzi, którzy wprost mówią zwierzętom, co o nich myślą, ani też do tych, którzy spełniają ich zachcianki. To też nawet nie próbowała się dowiedzieć, dlaczego pies życzy sobie wejść do pokoju naczelnego. Wyrwała kartkę z notesu, napisała na niej dużymi literami, przybłąkał się pies rasy pudel, do odebrania w sekretariacie czynów stal, po czym zeszła na dół, żeby ufaną spowiesić w bramie. Oczywiście, że połowa ludzi w sytuacji panny Justyny próbowałaby pozbyć się niemiłego gościa. Próbowałaby krzyczeć, grozić miotłą, wypędzać. Ale nie ona. Myśl o psie błąkającym się po okolicy, po budynku, może nawet siusiającym gdzieś kratkiem na schodach, była równie nieznośna, jak widok psa w urzędowym pomieszczeniu. Zwierzę powinno być zwrócone właścicielowi lub odwiezione do schroniska. Dlatego wywiesiła kartkę i wróciła do redakcji z mocnym postanowieniem nie zajmowania się więcej tą sprawą. Pies, jeśli jest dobrze wychowany, znajdzie sobie jakiś kąt, w którym nie będzie nikomu przeszkadzał. Kiedy wróciła, pudel siedział nadal przed gabinetem naczelnego i poszczekiwał. Panna Justyna w końcu otworzyła mu drzwi do gabinetu. Wirus urzędował tu nieraz z klopsem który namiętnie ogryzał nogi od krzeseł i foteli, a więc pies będzie w tym pokoju jak najbardziej na miejscu. W końcu licho wie, czy to nie jest jakiś nowy pupil naczelnego. Pies wbiegł węsząc radośnie, obiegł pokój i wybiegł nie znajdując widocznie tego, czego szukał. Natomiast panna Justyna znalazła coś, a właściwie kogoś kogo nie szukała. Przy biurku siedział plecami do wejścia redaktor kluskwiejko zzewu nauki. Nie tylko siedział tu o tak dziwnej porze, ale w dodatku spał rozłożony wygodnie, z łokciami na biurku, na jakichś, być może ważnych, papierach. Spał jak u siebie w domu. Chrząknęła głośno, bez skutku. Panie redaktorze, tu nie izba wytrzeźwień, powiedziała ostro. Bo już złość zaczęła brać górę nad mocno wpojonym jej poczuciem hierarchii. Ale kluskwiejko ani drgnął. Wobec tego, nie patyczkując się, podeszła i mocno potrząsnęła go za ramię. Kluskwiejko przechylił się i zwalił z łoskotem na podłogę. Justyna odskoczyła przerażona. Leżał na wznak z dziwnie zgiętymi rękami, jakby chciał nimi osłonić twarz. Minęło parę sekund, zanim panna Palisander zrozumiała, że to nie gest obronny, tylko stężenie pośmiertne. Uklękła, na wszelki wypadek ujęła leżącego za przegłup. Pulsu nie wyczuła, a ręka kluskwiki była tak absolutnie, tak dokładnie lodowata, że nie mogło być najmniejszej wątpliwości. Redaktor był martwy. Przez chwilę stała. Zbierając rozproszone myśli i ustalając kolejność działań. Zadzwonić do pogotowia. Nie, niepotrzebne. Raczej powiadomić milicję. Zawsze, kiedy niespodziewana śmierć, to do milicji. Tak. Potem do zewu. Niech tu przyjdą. Niech się zajmą, zabiorą. Nie, zabierać nie wolno. Niczego nie ruszać. Ale niech przyjdą. Nie być tu samej. Och! Niech przyjdzie ktokolwiek, obojętnie kto. Pannę Justynę uważano w obu redakcjach za osobę bezduszną i zwano powszechnie segregatorem, ale przecież nie zdążyła ona jeszcze nabrać rutyny w znajdowaniu nieboszczyków, przeto jej redakcję cechowało na razie dość ludzkie i zwyczajne przerażenie. Niemniej, kiedy siadła do telefonu, miała głos prawie spokojny. Mówiła składnie i rzeczowo. Milicja. Moje nazwisko Justyna Palisander. Z redakcji czynów stali. Sekretarka. Chciałam złożyć meldunek. Redaktor Kluskwijko Witalis, naczelny zewu nauki, leży martwy w naszej redakcji. Nie, nie jestem lekarzem. Ale potrafię odróżnić człowieka żywego od nieboszczyka, szczególnie jeśli on już zaczął sztywnieć przyjął meldunek i przekazał dalej. Panna Palisander nacisnęła widełki i rozpoczęła bezskuteczne próby połączenia się z zewem. Ktoś tam gadał i gadał. W końcu zdecydowała się na sekundę opuścić pomieszczenie, zamknąwszy je uprzednio na dwa klucze i osobiście zawiadomić sąsiadów. W sekretariacie zastała bolą z nogami na biurku i papierosem w ręce. Ale nie uważała za stosowne powiadomić gońca o swym odkryciu. Szczególnie, że z drugiego pokoju dochodził monotonny głos świeżopa. Kotuniu, czy ja jestem winny, że ty nie masz co jeść? Podnieś dupę i zejdź do sklepiku po chlebuś. I może piwko byś jakie kupiła? Dziesiąta godzina, a ty jeszcze gnijesz w łóżeczku. Justyna niezdecydowana zatrzymała się w progu, ale świeżop dalej ciągnął monolog. Co ty mówisz, kotuś? Przecież ja też coś muszę zjeść, jak wychodzę. Jakie pół bochenka. Kawalątek był. Głodny poszedłem, a ty jeszcze. Co? Z pracy mam wyjść i tobie żarcie przynieść, bo ci się nie chce zatka z łóżka ruszyć. Krowa. Ham. Jakiego chciałaś, takiego masz. Trzask odkładanej słuchawki oznajmił światu że miesiąc miodowy świeżopa ma się ku końcowi. Panna Justyna energicznie zapukała do otwartych drzwi. Panie Macieju, stała się rzecz straszna z panem kwiejką. On. W tym momencie wszedł do pokoju Bolo i z niewinną miną zaczął podlewać kwiatki. Panna Justyna odczekała chwilę, chcąc oszczędzić wrażliwość nieletniego, ale Bolo pracował powoli i systematycznie. Bardzo starannie odmierzał kropelki, ocierał listki i najwyraźniej postanowił skupić się na tym zajęciu przez najbliższą godzinę. Panna Palisander podjęła wątek. On, znaczy, pan Kluskwiejko, umarł w naszej redakcji i tam spoczywa do przybycia milicji. Sądzę, że powinien pan zawiadomić kolegów, żeby jednak byli na miejscu, kiedy milicja przyjedzie. Świeżop zareagował prawidłowo. Wybałuszył oczy, czknął i jęknął. Jezus, Maria, dlaczego u Was? Jak wiadomo, normalny człowiek interesuje się w takich chwilach najbardziej nieistotnymi szczegółami. Natomiast z bólem stało się coś dziwnego. Poczerwieniał, zakrztusił się i ze zduszonym chichotem wybiegł. Tuż za progiem znieruchomiał. Odwrócił się powoli. Spojrzał osłupiałym wzrokiem na Macieja i Justynę, po czym wolno poszedł korytarzem, nie zważając, że woda leje się z przechylonej konewki. Zszedł na dół, otworzył drzwi do jedynego naprawdę ustrojnego pomieszczenia, siadł na sedesie i zapalił papierosa. Teraz nareszcie mógł zebrać myśli. To wszystko było wczoraj. Wczoraj koło czwartej. Może po? Minęło kilkanaście godzin. Nie ma siły. Żeby był pijany na sztywno, to musiałby do tej pory otrzeźwieć. Czyli naprawdę musi być nieżywy. Czy wczoraj, kiedy robili to wszystko, też był nieżywy? Kiedy pisali list z pogróżkami? Kiedy dzwonili do M.O, to on już był naprawdę. O Boże! Bolo zerwał się, otworzył okienko. Od pierwszych desek rusztowania dzieliło go około dwóch metrów. Decha powinna wytrzymać. Robotnicy pracowali po drugiej stronie potokapem. Właśnie jedli śniadanie. Wysunął nogi i skoczył. Poślizgnął się na rozmazanym wapnie. Zjechał, ledwo utrzymując równowagę, po pochyłej desce i zatrzymał się na pierwszym piętrze. W ulicę anarchistów skręcał milicyjny Fiat. Bolo poczuł coś jakby mdłości. Miał powody, żeby się obawiać spotkania sam o bardziej niż członkowie redakcji. Nie mógł sobie pozwolić na chwilę słabości. Zbiegł po następnej desce, skoczył na ziemię i pognał do automatu. Telefon w domu Felicji milczał. Oczywiście była w szkole, ale musiał się z nią porozumieć natychmiast. Istniała jeszcze wątła nadzieja, że nie zdążyła wypaplać wszystkiego tatusiowi. Większą część drogi przebył biegiem, trochę podjechał, ale zdawało mu się, że tramwaj wlecze się przez most jak karawan. Wpadł, kiedy właśnie dzwonili na trzecią lekcję. Gorączkowo szukał szóstej B, kiedy ktoś go pociągnął za rękaw. Odwrócił się ucieszony, ale zamiast Felicji zobaczył nad sobą marsowe, wąsate oblicze. Woźny trzymał go mocno i fachowo. Czego tu szukasz? Szukamy Felicji. Wynoś się. Tu nie miejsce na randki. To jest goniec z redakcji niego taty, proszę pana. Dlaczego pan mu utrudnia pełnienie obowiązków służbowych? Usłyszał bolo głos Felicji, który zabrzmiał w jego uszach jak anielskie pienia. Czy tata cię przysłał po mnie? Czy tylko coś powiedzieć? Dopomagała Felicja, wyczuwając napiętą sytuację. Po ciebie. Kazał, żebyś natychmiast była w drukarni. Powiedz to pani wychowawczyni. Woźny puścił, odeszli kawałek. Wyciągnij legitymację służbową. Inaczej ona nie uwierzy. Bole oczyścił kratkiem kolana z wapna, stanął przed panią w pełnej uszanowania pozie i uzyskał dla Felicji zwolnienie z lekcji. No, spytała rzeczowo dziewczynka. Kiedy znaleźli się już poza bramą. Chodź jeszcze kawałek, do tej cukierynki co zawsze. Wszystko ci opowiem. Sprawa jest poważna, kluskwi go naprawdę wykitował. Bredzisz? Nie bredzę. On chyba już nawet nie żył wczoraj. Słyszałaś, żeby oddychał? Coś ty. Kto by na takie drobiazgi zwracał uwagę? To głupio. Bo w takim pijackim śnie to on powinien chrapać. Twój tata nie chrapie, jak wróci tąpnięty? Mój tata chrapie zawsze. Ale co to ma do rzeczy? Nic. Tylko, że jesteśmy w robieni poczułka. Jak dojdą, żeśmy tam byli, to leżymy. Przecież właściwie nic złego nie zrobiliśmy. No, głupio wyszło. Że zamiast pogotowie wezwać, czy co, to myśmy się bawili, ale. Aha, akurat nam uwierzą, że my dla zabawy. Ty idiotko, przecież oni nas wezmą za morderców. Z poprawczaka wyjdziemy, ale prosto do więzienia. Na dożywocie. Ty to rozumiesz. Nikomu jeszcze o tym nie mówiłaś. Felicja w milczeniu pokręciła głową. Chłopiec odetchnął sługą. To i nie mów. W ogóle powinnaś wymazać ten fakt z życiorysu. Musimy tak opracować zeznania, żeby wszystko się zgadzało. Nigdy nie wiadomo, kiedy zechcą nas przesłuchać. A nie lepiej się przyznać? Może uwierzą? Ty znowu. Jeśli nawet uwierzą, to za nie udzielenie pomocy poleci ze trzy lata jak mur. Przerwa w życiorysie. Zupa na zgniłym mięsie. Pobudka o piątej. Zimno, brudno i każdy ma prawo na ciebie mordę drzeć. Ja ci mogę opowiedzieć, jak jest w poprawczaku, ze szczegółami. A pilulka, myślisz, że ojciec będzie miał czas go karmić i wyprowadzać, pewno go po prostu sprzeda albo uśpi. Przestań. Trudno. Trzeba sobie zdawać sprawę. Jak nie chcesz wpaść. To musimy opracować scenariusz i wbić go sobie w głowy, jak nie wiem co. A najważniejsze to za dużo nie zmyślać bez potrzeby. Zaczynamy. Co robiłaś po wyjściu z obiadu? Przyszłam do redakcji nakarmić psy? Kto był? Ja Cię pytam, niby oficer śledczy Palisander. Rozmawiałaś z nią. Tak, mówiła, żeby nie wchodzić do wirusa, bo on pracuje. Była już w palcie i szła do domu. To ja poczekałam, aż ona wyszła i weszłam. Nie, nie tak. Póki miałaś świadka, to musiałaś mówić prawdę, ale tego, czy weszłaś, to już nikt nie widział. Więc nie weszłaś. Najwyżej zajrzałaś, ale nie weszłaś. Przecież jego było widać tylko kawałek. Dobrze, całe szczęście, że zapomniałam i nie wzięłam tej kaszanki. Mogliby po niej dojść. Co robiłaś potem? Zeszłam do ciebie. Zeszłam czy nie zeszłam? Zeszłaś. Przecież ksiądz nas widział, jak razem wychodziliśmy z kluczami. O cholera, jeszcze jeden świadek. Myślisz, że będą ciągać księdza? A co? Dla nich nie ma nic świętego. Czekaj. Jakby był wirus, to byś na klucz nie zamykała. No, to niech będzie że wcale do tego pokoju nie zaglądałam. Ale segregator ci powiedział, że on jest To może tak. Ja wyszłam zaraz, żeby mu nie przeszkadzać do ciebie. I u ciebie długo dosyć byłam a potem wróciłam do redakcji. Zawołałam, czy ktoś jest, a ponieważ nikt się nie odezwał, to zamknęłam. Tylko co powiemy, jak nas spytają, dlaczego tak późno wyszliśmy. Ksiądz ma zegarek? Ma. Dokse. Stara jest, ale chyba dobra. Oj, wielkie rzeczy. Nie jesteś w końcu taki dzidziuś. Mogliśmy robić to i owo. Jakby się spytali, to rób skromną minę i nie zaprzeczaj. Co nie zaprzeczać. Oj, głupia jesteś. Pstro, jakbyś nie wiedziała, co chłopiec z dziewczyną robi, jak są sami. Oczywiście, ze starszą od ciebie. No, niby wiem, ale czy oni uwierzą? Nie bój się. W to dorośli zawsze uwierzą. No, to mamy opracowane. A po wyjściu? Po wyjściu już nieważne. Możesz mówić prawdę. Gdyby cię pytali o mnie, to nic nie wiesz. Pamiętaj, znamy się tyle, co w redakcji i koniec. Z niczego ci się nie zwierzam. Dobrze, ale właściwie po co my to? Czy ty myślisz, że on został zamordowany? Tak jak w Kryminałach? Czy to jest ważne, co ja myślę? Ważne jest to, co oni pomyślą jak przeczytają nasz list.